Widzą Państwo sytuację, kiedy kura wyszła pierwsza z kurnika. No, koguty tego absolutnie nie akceptują. Będą ją gonić. Ale nie wiem, czy kogutom uda się opanować sytuację, bo wyszła już druga kura, więc koguty są bardzo wściekłe, że nie dały sobie rady. Trzecia kura, czwarta. No i teraz będzie bardzo nerwowo, dlatego że koguty będą złe i na siebie, i na tą całą sytuację, proszę Państwa, właśnie, że nie dopilnowały porządku w kurniku. I tak to wygląda. Ja Państwa zapraszam serdecznie na inne moje firmy o zielononóżka, kura patwianek. To są rasowe kurki, rasowe koguty i te moje kochane kury, które tutaj już w tych filmach występowały w 9 odcinkach. To jest 10 odcinek o zielononóżkach, kura patwianych. Bardzo ciekawych kilka minut. Proszę spędzić ze mną te kilka minut i zobaczyć ten bardzo interesujący film. Kury przyszły się napić. Tak jak powiedziałem, w różnych miejscach jest woda, żeby kury mogły korzystać z tej wody. Moje kury dostają tylko pszenżyto w okresie letnim. Nic innego nie dostają z takich rzeczy, dlatego że karmią się same na tej trawie. Za pszenżyto płaci się, ja zapłaciłem za 50 kg, właściwie 2 razy 30 za 60 kg 50 zł, także to nie są jakieś tam nie wiadomo jakie pieniądze. Widać, że kury nie są głodne, są najedzone. Tutaj widzą Państwo, kupiłem kolorowe obrączki dla kur. Mamy 15 kolorów. Można zakładać każdej kurze na lewą nóżkę jeden kolor, na prawą nóżkę drugi, już bez 30 kolorów, czyli na 30 kur, żeby rozróżnić. Kupiłem 100 obrączek za 7 zł. Zasada zapinania tych obrączek jest bardzo prosta. Po prostu ten plastik wchodzi w to puste miejsce i one się bardzo dobrze trzymają nóżek. Oczywiście obrączki są w różnych rozmiarach. Przeważnie jest to 16 mm. Żeby była dosyć luźno, około 16 mm, 14 mm. Takie obrączki są bardzo dobre. I wtedy widzimy, która kura znosi więcej jajek, która kura jak się zachowuje. Jesteśmy w stanie rozróżnić, bo bez tego, bez obrączek, jesteśmy w stanie rozróżnić koguty, bo jest ich mało, ja mam 2, więc nie ma problemu. Natomiast 10 kur już jest kłopot. Natomiast kiedy mają obrączki, nie ma żadnego z tym problemu. Właśnie widzimy tą niebieską obrączkę. Piękny kogut się prezentuje i wszystkie kury są oznaczone. Mają na lewej nodze kolorowe obrączki. Ten kogut drugi ma pomarańczową. Widać, tutaj pełno jabłek rośnie.
i każda kura ma inny kolor obrączki. To jest taka banda, ja ją nazywam, dlatego że one uciekają przede mną. Nie wiem dlaczego, ale trzymają się zawsze razem. To był taniec koguci. I każda właśnie kura na lewej nóżce ma kolorową obrączkę. Tak stado się porusza po tym dużym terenie i dziobią sobie co chcą, czyli jedzą co chcą, kiedy chcą. Wypuszczam je o 6 rano, a zamykam wtedy, kiedy wejdą wszystkie do kurnika. Więc są przez cały dzień na zewnątrz i same decydują, gdzie są. To jest 80 arów ziemi i tutaj nawet nie widać, że kury w ogóle chodzą, bo gdyby tych kur było 100, no to może wtedy byłoby widać, ale nie jak 10 czy i dwa koguty, to 12, tak? Absolutnie nie ma śladów, tylko widać kurnik, prawda? Ale żeby kury w jakiś sposób naruszyły tą trawę czy wydeptały, no nie ma szansy. W przyszłym roku chcę kupić 2 owce i będę prezentował Państwu owce. Oczywiście, jeżeli wszystko pójdzie tak, jak sobie zaplanowałem. Koguty się raczej nie boją. Ten jest bardzo bojowy, z niebieską obrączką. Uciekać. No i tak się pasie stado. Właśnie świeżo skoszona trawa. A wieczorem grzeczne kury w kurniku. Zaraz je zobaczymy. Proszę bardzo, dzień dobry. Właściwie dobry wieczór. Dobry wieczór. Co tu się dzieje? Proszę. Grzeczne kury. Wszystkie mają obrączki. Proszę bardzo, na lewych nóżkach. Obrączki, tak. Kury grzecznie siedzą i czekają, aż będzie rano i znowu kury wyjdą sobie. Ta jest zaniepokojona, bo kot chodzi i ona kota widzi. A teraz jak bierze się rękę, to kury są zaniepokojone, bo jest dłoń. Ale jeśli kurę się złapie po prostu tak, to ona już jest spokojna. I co robi?
i tyłek daje do góry, bo to jest jak kogut łapie tu, to ona instynktownie tyłek daje do góry. Piękna kura. Widzicie, jaka grzeczna? A jak będzie się rękę trzymać dalej od niej, to ona się wtedy boi. Teraz akurat... Teraz nie, śliczna kurka. O, tu jak się ją przyciska, to na tyłeczek daje do góry, tak jak kogut, żeby ją troszkę pokochał. Natomiast ręka to jest niepokój, prawda? Niepokój. Proszę. Ale jak się tą kurę tak udobrucha, to już się nie boi. Wszystkie mają, jak widać na lewych nóżkach, obrączki kolorowe. Koguty też. Tamta ma zieloną, ta ma żółtą. Ta ma inny odcień żółtego. A ten kogut ma pomarańczową. Ten ma niebieską. Piękne te koguty są. Cudowne pióra. Każda kura ma swoje miejsce w kurniku. Ma być porządek. Teraz się kury denerwują, dlatego że kot wszedł. I kot powoduje niepokój. Ale już wyszedł. Kury się denerwują. Denerwują się.